Karty historii Elbląga są bogato zapisane. Każdy kolejny rok to nowy rozdział. Co zatem rok 2023 zapisze w księdze naszych dziejów? Na pewno wiele ważnych wydarzeń, sukcesów gospodarczych, sportowych i kulturalnych, a także wiele inwestycji znacznie poprawiających jakość życia w mieście. W minionym roku, jak wszystkie samorządy w kraju, tak i my borykaliśmy się z wieloma wyzwaniami i problemami, głównie finansowymi. Reformy byłego już rządu spowodowały ogromne spadki dochodów samorządów, w Elblągu sięgające 300 milionów złotych. Szalejąca inflacja, kryzys energetyczny, konflikt zbrojny tuż za naszą granicą – to wszystko dotknęło również nasze miasto. Mimo tych trudności, miniony rok należy zaliczyć do udanych i to pod wieloma względami. Nasze miasto przez wiele miesięcy było na ustach całej Polski. Działający już kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną miał być motorem napędowym rozwoju miasta. Wystarczyło, by ówczesny rząd podjął decyzję o pogłębieniu toru na rzece do samego portu, tak by wpływać mogły do nas większe jednostki. Niestety rząd za to pogłębienie, należące przecież do jego zadań, zażądał większości udziałów w komunalnej spółce portowej. Spółce, od początku jej istnienia, będącej własnością miasta. Ta nieuczciwa propozycja spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem wielu mieszkańców, władz miasta, parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej i PSL. Aż 77% Elblążan w badaniu opinii dotyczącym przyszłości portu opowiedziało się za portem miejskim, a nie rządowym. Tym samym udało się obronić nasz portowy majątek przed rządową pokusą jego przejęcia, a przy okazji nieźle wypromować miasto. Dziś czekamy na decyzję nowego rządu i głęboko wierzymy, że droga wodna do samego portu zostanie wykonana i to bez zakusów na naszą własność. Szanowni Państwo, dzięki Waszemu zaangażowaniu i głosowaniu, za co Państwu pragnę serdecznie podziękować, nadal port jest naszą własnością. Obecnie rządzący ministrowie podkreślają, że utrzymają własność komunalną naszego portu, a także, że całe przedsięwzięcie będzie dokończone i pewnie w ciągu roku będziemy mogli spodziewać się kolejnych dobrych wieści w tej sprawie. Za to Państwu pragnę serdecznie jeszcze raz podziękować. Wspólnie, razem obroniliśmy nasz port. Miniony rok to także wybory parlamentarne, które doprowadziły do zmiany rządu. One także przeszły do historii, m.in. z powodu frekwencji. Elbląg jako drugie miasto w Polsce przyłączył się do kampanii Nie śpi, bo cię przegłosują. Z wielkim powodzeniem, bo frekwencja wyniosła u nas aż 74%. Nowy rząd to nowe nadzieje na środki finansowe z Unii Europejskiej. Odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy to ogromne wsparcie dla samorządu i kolejnych, długo oczekiwanych inwestycji. Elbląg jest już dobrze przygotowany do sięgnięcia po unijną pomoc. Prezydent Witold Wróblewski przygotował wnioski na prawie 750 milionów złotych, m.in. na rozbudowę i modernizację portu morskiego, przebudowę systemu produkcji i dystrybucji ciepła czy miejską strefę aktywności. A sięgać po pieniądze z Unii Europejskiej potrafimy. Świadczą o tym bardzo duże inwestycje oddane w ubiegłym roku do użytku. Od początku swojej prezydentury prezydent Witold Wróblewski zabiegał o wzmocnienie i modernizację szpitala miejskiego. Ubiegły rok był zwieńczeniem tych działań. Przy ulicy Komeńskiego wybudowany został nowoczesny blok operacyjny z centralną sterylizatornią. Budowa bloku, w którym znajduje się 5 sal operacyjnych wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, sala wybudzeń, sala konferencyjna i zaplecze dla personelu, kosztowała ponad 53 miliony złotych. Dodatkowo zmodernizowane zostały również oddziały chirurgii dziecięcej, pediatrii, rehabilitacji kardiologicznej oraz oddział psychiatryczny. To największe i najważniejsze przedsięwzięcie w historii naszego miasta, które niewątpliwie podniesie jakość leczenia pacjentów z naszego miasta i regionu, a także poprawi komfort pracy pracowników szpitala. Koszt całego projektu wyniósł ponad 82 miliony złotych, z czego 34 miliony złotych to dofinansowanie z funduszy unijnych. W ubiegłym roku zakończyła się również najdroższa inwestycja w powojennej historii miasta. Mowa o modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni i kanalizacji sanitarnej. Zadanie było jednym z priorytetów elbląskiego samorządu. Ponad 30-letnia wyeksploatowana już oczyszczalnia groziła katastrofą budowlaną i ekologiczną. Zmodernizowany obiekt, wyposażony w nowoczesne urządzenia i systemy spełniające wszelkie normy środowiskowe, w sposób kompleksowy rozwiązał problem gospodarki wodno-ściekowej w
naszym mieście dla wielu pokoleń Elblążan. Inwestycja kosztowała 212 milionów złotych, z czego 107 milionów to wsparcie ze środków unijnych. Od wielu lat Elbląg uznawany jest za piękne zielone miasto. Szczególną wartością są dla mieszkańców liczne miejskie skwery i parki, które sukcesywnie odzyskują swój dawny blask. W minionym roku zakończyła się realizacja wartego ponad 7 milionów złotych projektu rewitalizacji przestrzeni parkowych. Dzięki niemu w Parku Planty powstały nowe nasadzenia, alejki, ścieżka rowerowa. Zmodernizowana została również fontanna oraz ślimacza górka z grotą. W zrewitalizowanym parku imienia generała Nieczuja Ostrowskiego Elblążanie mogą natomiast nie tylko mile spędzić czas, ale również szlifować swoje umiejętności jazdy na rowerze i pogłębiać wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. Zmiany zaszły również w parku Traugutta, gdzie powstała tężnia, a w romantycznym ogrodzie różanym w parku Kajki, jak niegdyś, można odpocząć przy nowej fontannie. Mówiąc o rekreacji i wypoczynku, nie sposób nie wspomnieć rozpoczętej modernizacji otwartego kąpieliska przy ulicy Spacerowej. Na te inwestycje Elblążanie czekali od wielu lat. W nowym kompleksie znajdą się liczne atrakcje wodne, 5 zjeżdżalni, zespół boisk, plac zabaw, zaplecze sanitarne oraz strefa wypoczynkowa. Koszt przedsięwzięcia to ponad 90 milionów złotych. Inwestycja oddana zostanie do użytku w czerwcu przyszłego roku. Wiele się dzieje również na Wyspie Spichrzów. W ramach konkursu nasz samorząd pozyskał środki, dzięki którym realizowana jest budowa nowoczesnego wirowca w ramach programu Fabryka. Koszt inwestycji to około 90 milionów złotych. W ubiegłym roku również prezydent podpisał umowę na dokumentację i wykonanie przebudowy nabrzeża. Modernizacja obejmuje umocnienie i zagospodarowanie zachodniego brzegu rzeki Elbląg na wysokości Starego Miasta. Koszt przedsięwzięcia to ponad 30 milionów złotych, z czego prawie 27 milionów złotych to dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych. Od 9 lat prezydent Witold Wróblewski stawia na rozwój szkolnictwa, w tym przede wszystkim szkolnictwa zawodowego. Na projekty edukacyjne pozyskał już ponad 40 milionów złotych z funduszy unijnych. Te środki pozwoliły na stworzenie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne wszystkich elbląskich placówek oświatowych. Rok 2023 był czasem realizacji kolejnych innowacyjnych projektów, dzięki którym śmiało możemy mówić, że Elbląg ma najnowocześniejsze w Polsce szkolnictwo zawodowe. Przykładem jest mobilne laboratorium edukacji kulinarnej dla uczniów zespołu szkół gospodarczych. To pierwsza w kraju pracownia, która umożliwia naukę zawodu przy wykorzystaniu innowacyjnych technik, także poza murami szkoły. Mobilne laboratorium to część realizowanego za ponad 4 600 000 zł projektu Mistrzowie Zawodu, w ramach którego doposażone zostały również pracownie gastronomiczne. W Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Bema natomiast powstała pracownia zewnętrzna, tzw. inteligentny budynek oraz poligon energetyczny, które umożliwiają uczniom praktyki szkolne na systemach fotowoltaicznych i solarnych. Nie zapominamy także o kształceniu ogólnym. W szkole podstawowej nr 19 za ponad 4 miliony złotych powstała międzyszkolna pracownia informatyczna z nowoczesnym sprzętem multimedialnym, robotami i drukarkami 3D. Przy Rawskiej natomiast otwarte zostało Elbląskie Centrum Eksperymentu z pracowniami i stanowiskami interaktywnymi z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Inwestycja kosztowała niemal 4,5 miliona złotych. Bardzo ważnym zadaniem, które ucieszyło przede wszystkim młodych Elblążan, był oddany do użytku pierwszy z dwóch budynków ETBS przy ulicy Wiejskiej. W połowie minionego roku 60 rodzin odebrało klucze do swoich upragnionych mieszkań. Drugi budynek, w którym znajdzie się kolejnych 60 lokali, jest w trakcie budowy. Inwestycja zakończy się w maju bieżącego roku. Budowa obu budynków to koszt ponad 34 milionów złotych. Dzisiaj chcemy mieszkańcom już umożliwić korzystanie z tego ułatwienia. W 2023 roku zmiany zaszły na kolejnych elbląskich ulicach. Największe w obrębie ulicy Oboźnej i Związku Jaszczurczego, gdzie wybudowane zostało nowe skrzyżowanie, które połączyło ulicę Związku Jaszczurczego z Aleją Grunwaldzką. Upłynniło ono ruch w tej części miasta, a także znacznie poprawiło bezpieczeństwo. Koszt budowy połączenia wyniósł ponad 3 800 000 zł. Zakończył się także
także pierwszy etap budowy ulicy Wschodniej. Droga biegnie od ulicy Łęczyckiej, gdzie powstało nowe rondo, do Leśniczówki Dębica. Inwestycja kosztowała ponad 14 milionów złotych. Docelowo ulica Wschodnia odciążyć ma zakorkowaną obecnie ulicę Bema. Nowa droga jest również bardzo ważna do obsługi rozbudowywanego cmentarza Dębica. Miłośników dwóch kółek z pewnością cieszą ścieżki rowerowe, które powstały w nowych ulicach. Zmodernizowany został również kolejny fragment ciągu pieszo-rowerowego w Alei Grunwaldzkiej od ulicy Sadowej do hali sportowo-widowiskowej. Przekazuję klucz do bram miasta. Samorząd nie zapomina także o seniorach i potrzebujących pomocy. Z myślą o ludziach starszych przy ulicy Zamkowej powstał dzienny dom Senior Plus, a w budynku dawnego pogotowia socjalnego przy ulicy Królewieckiej powstało Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych. Miniony rok to także kolejne inwestycje w instytucjach kultury. Remont dachu budynku Podzamcza zakończył kompleksową rewitalizację Muzeum Archeologiczno-Historycznego. W podziemiach Biblioteki Elbląskiej natomiast powstała niezwykła, interaktywna wystawa dawnej książki i prasy El Camera, która w bardzo ciekawy sposób opowiada m.in. historię druku, książki, ale również miasta i samego obiektu biblioteki. Koszt wystawy to ponad 2 miliony złotych. Interaktywna wystawa była częścią projektu rewitalizacji biblioteki Elbląskiej, który opiewał na kwotę 9 milionów złotych. Projekt został dofinansowany w kwocie 7,5 miliona złotych ze środków unijnych. Wiele działo się również w elbląskim sporcie. Na lodowisku Helena otwarte zostało rolkowisko. Samorząd zakupił 3 smocze łodzie, które wykorzystywane są do zawodów na rzece Elbląg. Na rozwój sportu w ubiegłym roku samorząd przeznaczył około 30 milionów złotych. Są w tym dotacje dla klubów, stypendia dla sportowców, pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku z powszechnej nauki pływania skorzystało 1800 uczniów, a ponad 900 z powszechnej nauki jazdy na łyżwach. 30 klubów sportowych nieodpłatnie korzysta z miejskiej bazy sportowej. Wartość tego wsparcia to około 8 milionów złotych. Mieszkańcy chętnie korzystali z bogatej oferty wydarzeń sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez elbląski MOSiR. W około 200 takich wydarzeniach wzięło udział około 67 tysięcy osób. W mieście odbyły się sztandarowe imprezy takie jak Bieg Piekarczyka, Bieg Niepodległości, Garmin Iron Triathlon, Raid RFC czy Ultra Wysoczyzna. Stare miasto, parki, las Bażantarnia, hale sportowe czy baseny, placówki kultury to miejsca, gdzie elblążanie chętnie spędzają czas. Chętnie biorą też udział w wielu miejskich imprezach. Przewodnikiem po nich został nasz ulubiony piekarczyk w nowej odsłonie. Majówka na rzece Elbląg przyciągnęła nad wodę wielu wodniaków i śmiałków próbujących swych sił w najróżniejszych zawodach, także miłośników szant. Oglądanie starego miasta i terenów portowych z pokładu statku było wielką atrakcją dla wszystkich. Po raz pierwszy w Elblągu na Starym Mieście stanęło koło widokowe, z którego oglądać mogliśmy panoramę miasta. Zawsze rozpoczynamy wakacje dniami Elbląga. Podczas Dni Elbląga zawsze powodzeniem cieszą się koncerty znanych artystów, a dowodem na to, że bardzo kochamy śpiew, jest organizacja w Elblągu jedynego w Polsce Święta Muzyki. Mimo twarz, mimo lat, chciałbym kłaść się obok... która rozbrzmiewała w najróżniejszych zakątkach miasta. Na ulicy, na rzece, na Górze Chrobrego słychać i widać było granie, śpiewanie i taniec. I kończymy wakacje zawsze tradycyjnie od 17 lat świętem chleba. Koniec wakacji to zawsze w naszym mieście święto chleba. Tysiące zwiedzających, setki wystawców, artyści, degustacje, wystawy, goście z miast partnerskich Elbląga i okupowane kawiarenki. Niepowtarzalny klimat, kuszące i smakowite potrawy gotowane przez szefów kuchni i zapach chleba, którego nigdy na jarmarku nie brakuje. A gdy nadchodzi zima, spotykamy się na świątecznych spotkaniach elblążan. Miasto pięknie przystrojone, ze staromiejskiej sceny słychać kolędy i pastorałki. Czuć magię świąt Bożego Narodzenia, świąteczne aromaty z ulicznych kramów. Widać radość dzieci ze spotkania z Mikołajem i z wesołej zabawy w krainie elfów.
wszyscy wszystkim składają życzenia. Bardzo spodobał się elblążanom tramwaj świetlny, do którego chętnie wsiadali przede wszystkim najmłodsi elblążanie. Znakomicie wprowadził nas w świąteczny nastrój. Proszę Państwa, wiele wydarzeń miało charakter kulturalny, sportowy, edukacyjny. Chcę powiedzieć, że wiele przedsięwzięć udało nam się wspólnie zrealizować. I to dzięki Wam, dzięki przedsiębiorcom, instytucjom, organizacjom pozarządowym możliwe było osiągnięcie takich wyników we wszystkich dziedzinach naszego życia. Za to wszystkim Państwu, wszystkim elblążanom pragnę serdecznie podziękować. Ponieważ rozpoczynamy 2024 rok, proszę przyjąć najlepsze życzenia noworoczne. Niech nasze miasto się dalej rozwija, a Państwu życzę przede wszystkim zdrowia i realizacji wszystkich zamierzeń. Do siego roku. Czego życzymy Elblągowi w 2024 roku? By rozwijał się dalej, bogacił, wzmacniał swoją rolę w regionie, ale przede wszystkim, by dla swoich mieszkańców był najlepszym miejscem do życia.